Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj po raz kolejny na moim kanale Emil pierwszy. Bohaterem bitwy jest Adi3006. Mapa, jaka to mapa, taka troszeczkę wiosenna. Wiosenka by się przydała już. Zimy mamy chyba troszeczkę dosyć. Ruinberg, bitwa spotkaniowa, losowanie na topce, nie ma artylerii, można poszaleć. No i zobaczymy, jak Adi poszaleje sobie w tym morzu czerwieni własnej drużyny. Gdzie pojedzie, co zrobi i gdzie zginie. Okej, bardzo agresywnie na początek, na środek, a wykorzystanie, zobaczcie. No proszę. Emil ma całkiem fajną wieżę. No to tą wieżę postanowił Adi wykorzystać. I teraz on ma dobry widok. Przeciwnicy nic mu nie robią. On ten magazynek wykorzystuje. Teraz oczywiście mógłby się schować. Delikatnie. No ale jeżeli wyjedzie... cofnie się, to może oberwać od prawej strony, a tak mimo wszystko dalej w tym okienku odbija. Chociaż mówię, tutaj mógłby zjechać troszeczkę w dół. Ale nabija sobie stalową ścianę, tylko że no, ma uszkodzone teraz działo. O, właśnie wcześniej mógł tak zjechać. Tego uszkodzonego działa uniknął. Na razie nie korzysta z zestawu. Ja bym już nie wytrzymał. Tylko to działo bym już naprawił. Achilles wykończony. Pierwszy frag. 1700 już nastrzelane. Strzelające z tyłu czołgi przeciwnika. Przydałby się jakiś świetlik. No bo jednak nie ma co świecić. I nie ma do czego strzelać. Jedzie Hellcat, jedzie Chaffik na środek. Może za chwilę będzie się działo. Odnajdzie się Tygrys. Odnajdzie się E25. Myślę, że tak. Tak właśnie będzie. Adi zjeżdża w dół. Teraz będzie grał na wieżę za nasypu. Mógł jeszcze tam zostać. To było wiadomo, że te czołgi przeciwnika za chwilę zostaną zaświecone. Już mógłby mieć skupione, już mógłby strzelać. A tak, te cele nikną w oczach. I damage zadawany ucieka troszeczkę, ale uda się chyba cały magazynek wykorzystać. No i udało się nie oberwać od boku również, od strony miasta. To też dość ważne. Wynik 8-1, 3000 nastrzelane. Czas się schować za wrak Shermana. Ale Adi nie kombinuje, ma dużo HP. Ten wrogi Emil jest zajęty. Adi kończy ładowanie. Trzeba jak najszybciej podjeżdżać. Po to, nie po to, żeby bronić bazę. No, po prostu trzeba robić damage jak najszybciej. Bo tutaj będzie co najwyżej jeszcze szansa na załadowanie jednego magazynka, nie więcej. Tak mi się wydaje, jest KW-5. Groźny, groźny. Potrafiący odbijać nawet dupą. Wieża, bok wieży. I pocisk przeleciał gdzieś wysoko. Szkoda wielka. No faktycznie to działo, z tego co słyszałem, do mega celnych nie należy. I to widać. Teraz tylko apel do wrogów, żeby nie ginęli za szybko. No ten IS otoczony. Ale otoczony takimi czołgami, które sobie nie mogą dać z nim rady. No i nadjeżdża Adi. Musi się troszeczkę skoncentrować, żeby nie strzelić w swoich. Nasi tylko podjeżdżają pod lufę.
Te strzały były na zatrzymanie, ja wiem, na zatrzymanie, ale pewniejsze strzały byłyby jednak w górną płytę i to by na pewno weszło. Chociaż na pewno w przypadku ISA 3 to za dużo powiedziane. Mamy jeszcze Steyera. Na ISA oczywiście można wyjechać. Może się uda również z Kawulcem. Cały czas walczą. Cały czas się męczą. Ten Kawulec widocznie Adiemu przeznaczony. Podobnie zresztą jak ten Steyer. Chociaż on się wychyla, a do mega pancernych pojazdów on nie należy. Dwa pociski. I udało się zasłonić przed ogniem przyjacielskim ten skalp. Przywłaszczyć go sobie. Przejdźmy do wyników. Padła masterka. Medal Coolheaded. Za 10 rykoszetów z rzędu. No to były piękne rykoszety na początku. Stalowa ściana. Duży kaliber. Czołgista, kamper. Wiadomo. Top Gun. Szkoda, że nie ma 8 fraga. 5200 zadanych uszkodzeń. 7 fragów. 1615 expa. 2320 zablokowane przez pancerz. 811 asysty. Bitwa szybka, łatwa, przyjemna. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.